Dzień przed nominalnym Dniem Dziecka w Witoszowie Dolnym zorganizowano wspaniałą zabawę dla najmłodszych. W programie festynu przewidziano m.in. atrakcje na ściance wspinaczkowej, gry sportowe, malowanie twarzy i pokaz strażacki. Pogoda zaklepana, wymodliłyśmy podłogę, pogodę, żeby była świetna, słoneczko świeci, troszeczkę wiaterek jest za mocny. W tym roku współorganizatorem naszej imprezy jest Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym przy współudziale Starostwa Powiatowego Gminy Świdnica. Wiele atrakcji, są zawody sportowe, zjeżdżalnie, ścianka wspinaczkowa. Można zwiedzać samochód Straży Pożarnej, za chwilę przyjadą motocykliści policyjni i karetka pogotowia. Organizatorami festynu pod hasłem Mama, Tata i Ja była Liga Kobiet Polskich Koło Świdnica oraz dyrekcja i kadra nauczycielska Szkoły Podstawowej imienia Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym. Współpraca ta zaowocowała wspaniałym rezultatem, czyli świetną zabawą młodych ludzi i ich opiekunów. Od wielu lat organizujemy festyn szkolny pod nazwą Święto Rodziny. W tym roku jest to wyjątkowa, niepowtarzalna sytuacja, ponieważ organizujemy go razem przy współudziale Ligi Kobiet Polskich, Gminy Świdnica, przede wszystkim Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym. Rodzinny Dzień Dziecka w Witoszowie Dolnym przeszedł już do historii. Poprzednie lata, jak i ten ciągle trwający, pozwalają wierzyć jednak, że kolejne edycje w tym miejscu będą nadal organizowane.